Cześć wszystkim przetrwańcom, ja jestem Dizisowski właśnie z shotgunem. Czekam tutaj na nadejście dnia, ostrzeliwując tutaj na tarcie, które właśnie próbuje znowu chyba do mnie wrócić, no ale nieważne. Jak się tutaj znalazłem? Pewnie jesteście ciekawi, prawda? Otóż chciałem zrobić wcześniej odcinek o tym, jak plądruję ponownie miasto, ale zapomniałem włączyć nagrywania i wyszło na dobre, bo było nudno dość. I tak oto skończyłem na tym dachu. Jak na nim skończyłem? Dlaczego ten dach jest w ogóle zniszczony? No powiedzmy, że chciałem sobie rozwalić tutaj małą dziurkę i nagle patrzę, cały dach się posypał. No jak się cały dach posypał? No to ja się posypałem prawie razem z nim. Ale jakoś mi tutaj HP wróciło w tym momencie. Nie wiem, czy to z wina tego, że zrestartowałem grę, czy wina czegoś innego. Tu był wcześniej komin też, ale go rozwaliłem i dostałem w zamian za to zniszczony kamień, z którego nie wiem jeszcze, co mogę zrobić, czy będę go potrzebował więcej, czy mniej. Powiem wam tyle, że te zombiaki są na dość słabym poziomie trudności, na to wychodzi. Myślę, że będę musiał je chyba trochę bardziej powkurzać, żeby zaczęły w końcu mnie atakować, bo jeżeli takie będą łagodne na naszym safari, które będą rządzą w następnym filmie, to wam powiem, że zanudzimy się na śmierć, jeżeli będę ciągle je zabijał. Jeżeli chodzi o to, jak się zabezpieczyłem przed tymi zombiakami, no to tutaj sobie wywaliłem kilka desek i mam je gdzieś. One w ogóle się jeszcze nie dostały nawet do mieszkania, z tego co widzę. Nie wiem, na ile kratek starcza drewno. Nie będę ryzykował. Tylko sobie na nim tutaj stanę. Na szczęście fizyka ciężaru ciała nie działa na drewno. Widzicie, ładnie można sobie tutaj oczyścić teren. Oczywiście ten zombiak tutaj lata. To jest chyba zombie, pszczoła. Nie wiem, czy ona ma mnie gdzieś kompletnie. Tak, raczej ma mnie gdzieś. I w ogóle postanawia nie atakować mnie. Tak, nie atakować mnie. Zostało nam 5 godzin do świtu. Ale oczywiście ten świt nadejdzie trochę szybciej niż w ciągu tych 5 godzin, bo mam ustawione 20 minut cyklu dnia nocy, czy tam pół godziny, teraz nie pamiętam. Na niektórych serwerach jest nawet godzina ustawiona, co dla mnie jest paranoją, dlatego że za długo jest wtedy dzień i mamy za dużo czasu na zebranie potrzebnych nam materiałów do życia. Teraz sobie wpieprzymy tuńczyka, patrząc na to, jak zombiaki latają sobie tu i ówdzie. Bierzemy ze sobą pistolecik, zejdziemy sobie do kuchni. Co tam, Frank? Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Szkoda, że nie sprawdziłem wcześniej, co tam masz. Scrap metal kolejny. Z kibla chyba też da się zrobić scrap metal, ale widać, że to dużo amunicji zajmuje. Wcześniej zajmę się oczywiście uzupełnieniem zapasów płynów, które bardzo były mi potrzebne. O, kolejne magazynki do mojego pistoleciku. O, potrzebuję tyle amunicji, bo powinno mi wystarczyć na dojście w miejsce, które bardzo chciałbym dojść, dokładnie tutaj. I tutaj chciałbym się osiedlić. Ale to będzie trochę za daleko od miast, więc tutaj po prostu będzie mój drugi fort, drugi dom. Chciałem też odwiedzić Gravetown, bardzo przyjemna miejscowość ponoć, widziałem na filmie jakimś, ale tam się jeszcze nie zrespiłem, bo widzicie tutaj te gwiazdki, to są respy. I akurat zrespiłem się już raz tu. Raz się zrespiłem tu. A widzę, że można zaznaczać, gdzie się mam zrespić, kiedy zginę. Bo tutaj mój sleep roll poszedł się walić chwilowo. Jeszcze tu, tutaj się chyba nie zrespiłem ani razu. Tutaj się najczęściej respiłem, ale tutaj jeszcze nie wiem, co jest tak naprawdę. Najwyżej następnym razem pójdziemy w tą stronę i sprawdzimy, co nas czeka w tamtej miejscowości. No ale widzę, że tutaj niczego więcej nie znajdę poza amunicją w tym budynku, a bardzo chciałbym znaleźć coś, co mi się by przydało do przeżycia. Zobaczymy, jak tam na dole. No właśnie, czy to jest dobry pomysł, że w tym miejscu akurat wywalać źle, może bardziej tutaj na samym środku coś dupnimy. Nie wiem, czym jest wygodniej, czy tym. Cześć. O! Zombiaki tu są. Chyba ich AI jest bardzo słabe. No jak widać, postanowiłem mnie nie zabijać jeszcze. W ogóle mnie olewają. Nie lubię być olewany przez durne istoty, które nie potrafią samodzielnie myśleć. Ale gorzej, jeżeli zniszczą jakieś... Czy ja mogę wiedzieć, co właśnie wybuchło? What the fuck? Moi mili, czy wy potraficie niszczyć
O! Podłogi też potrafią niszczyć. Czyli zawsze w razie czego mogę udać się na samą górę? Gdzieś tutaj, gdzie sobie wypatrzyłem moją miejscówkę? I sobie tu posiedzieć. Wiem jedno, że na pewno nie będziemy szybsi niż zombie, jeżeli wybiegniemy na zewnątrz. Chociaż może zrobimy sobie rano do drugiego budynku, żeby zobaczyć jak szybcy są. Chociaż żal mi później latać z drugiego końca mapy do mojej bazy. Szczególnie jeżeli zrespimy się nie w tym miejscu, w którym bym chciał się zrespić. Ale już za chwilkę mamy dzień, więc za chwilę do was wrócę, kiedy będzie dzień. Spokojnie. Okej, jesteśmy z powrotem, właśnie nastał świt. A wy jesteście pewnie ciekawi, jak sprawić, czy zombiaki wciąż potrafią biegać, czy jesteście już bezpieczni, czy możecie już wyjść z tego pomieszczenia. Otóż najłatwiejszym sposobem jest strzelić w jakiegoś zombiaka i zależnie od tego, czy do was będzie biegł, czy nie, to będziecie już wtedy pewni tego, co się dzieje. Tutaj oczywiście jest gdzieś jakiś zombiak. Teraz sprawdzimy zresztą, wejdziemy sobie tędy. To już powinno być pewne w takim razie. Jeżeli zombie biegają wciąż, to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy bezpieczni, ale o godzinie 8. Jak widzicie, zombiak już nie biega. Mamy go gdzieś. Ale ja jeszcze spokojnie sobie chciałem pozabijać tutaj niektóre. Jakim cudem on tu wszedł? Jakim? Którędy? Wszystkie okna są zabarykadowane. Czyżby wszedł oknem? Tak, bo to jest ten spider. Ten, albo on skacze, albo nie wiem. Patrzcie jak niszczą. Patrzcie jak niszczą moją piękną nową chatkę. Jeden tam widzę czymś pluje. To jest taki przed... nie wiem, przed odcinek safari, w którym dowiemy się jak przetrwać, kiedy gonią nas zombiaki. Oczywiście najlepszy sposób na to jest pompka, ta, którą trzymam w ręku. I nie będziemy musieli się martwić o nadmierną ilość przeciwników, którzy właśnie nam tutaj próbują przeszkadzać trochę. Jest to prawda. Godzina 8 jest co prawda. Mógłbyś się przeszkadzać mi, kiedy mówię. Dziękuję. Gdzie? Którędy on wszedł? Widzieliście może, czy on wszedł górą? Jeżeli tak, to napiszcie mi w komentarzach, bo mi się na pewno nie będzie chciało tego szukać w materiale. Ojdź, dobra. Wiecie co? To nie ma sensu zabijać ich tam chyba. Najlepiej to chyba są spadać po prostu. Ale już tam dużo ich nie zostało. Ten duży mnie najbardziej irytuje. A! Zaspędził mnie jeszcze nos do tego. Widzę, że tam bardzo fajnie się bawią. Trudno, ja stąd spadam. Mam nadzieję, że wam się spodobało w moim przytulnym domku z cegły, która się rozwala na dwa hity. Ja stąd spadam. Szukamy dalej wiertła. Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej wykopać dziury w moim... moim damko i znowu mnie ten nas szwedzi. Przepraszam was bardzo, ale... z powodu nagłych zmian pogody właśnie takie rzeczy się czasami dzieją. Mało mnie obchodzi, co ten zombie właśnie w tym momencie poczuł, kiedy w niego wycelowałem kilka gram śrutu. Ważniejsze jest dla mnie... po co drzwi rozwalam? Amunicja przyda się na pewno. Mam już kilka strzelb, więc nie będziemy więcej potrzebować. Mam już tyle amunicji, że powinno wystarczyć mi na długi, długi okres. Szczególnie, że zombie nie chcą atakować jakoś dziwnie moich budynków. Ojdź, trzeba przeładować. Automatycznego przeładowania to już nie łaska dać na mnie. Kurde, gdzie były drzwi? Przegapiłem. Nieważne. Mam za to coś, co nie jest zależne od drzwi. Mają siekierę i słyszę psa. Siekiery nie ma, ale ktoś tam widzę, już puka mi do drzwi. Wiesz co, tutaj obok jest dziura, jakbyś chciała przejść tą dziurą, to zapraszam, ale raczej ci się chyba nie będzie chciało, nieprawdaż? Nieprawdaż. To są, jakie są wcale takie groźne? No w dzień. W nocy tak troszkę porozrabiają, ale to tyle. Jeszcze jakbym grał multiplayera, to tym bardziej musielibyśmy chyba być na najtrudniejszym poziomie, żeby cokolwiek nam się działo. A zresztą, ważne jest to, żeby zebrać trochę jedzonka. Mam za dużo picia, mi się zdaje. Czego nie potrzebujemy, tego nie potrzebujemy. Coraz więcej skrzynek pojawiało się już w moim... w lodówce! Tak! Nie, to nie w lodówce, tutaj to było.
Tak. Już mamy leki. Jesteśmy bezpieczni praktycznie. Ojcie, 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 coś ci wypadło, coś ci wypadło. Widzę, że trzymasz złą kieszeni, jak zwykle, bardzo fajnie. Zebrałem ramię do stołu, którego również będę potrzebował. Kolejne magazynki do pistoletu maszynowego, który również nam się przyda za niedługo. I czy na strychu będą jakieś ciekawe rzeczy? Oczywiście, że będą ciekawe rzeczy, na przykład naboje do snajperki, które jeszcze nie mam. Ale jeżeli będę ją miał, to na pewno tutaj wpadnę. I oczywiście kolejne naboje do shotguna, czyli zwyczajnego. Widzę, że autor się postarał, żebyśmy na pewno nie byli bez broni w tej grze. O ile mi się zdaje, to w DayZ jest chyba o wiele trudniej zdobywać... zdobywać właśnie... broń. Widzę, że piesek tam jest. Pieska odstrzeliłbym z daleka, ale piesek postanowił mnie kompletnie olać. Nie przeszkadza mi to w zupełności. Tylko jestem ciekaw, jak on tam wszedł na samą górę i jak rozwalił szybę bez mojej wiedzy. Czy tu ktoś jest? Nie. Jezus Maria, te dźwięki czasami są takie denerwujące. Bandaże! Czyli jak w The Walking Dead. O, widzę, że ładna gromadka tutaj idzie, ja są już spadam. Dziękuję za gościnę, dziękuję za amunicję, ja dalej szukam jedzenia. Ale jedzenie na to wychodzi, będziemy musieli sobie chyba sami upolować, bo... Zanim zombiaki zresztą je zjedzą, bo ostatnim razem Bambi zjedli. Co widzieliście na końcu ostatniego filmu. Nie lubię, jak jedzą Bambi. Bambi to było takie smutne, kiedy ją zabili. Ja tam tylko stałem i patrzyłem. Oczywiście w filmie nie było tak widać, jak ją zabili, bo ją uratowałem przed tym zombiakiem durnym. Ale później zginęła. Przykro mi bardzo, ale zginęła. Następnym razem zginie, ale już z mojej ręki, kiedy będę bardzo głodny. Na razie postaram się nie zabijać zwierzyny, póki mam co jeść, bo tak bym robił w prawdziwym świecie. Gdybym został ostatnim człowiekiem na ziemi, najpierw zajęłbym się eksterminacją wszystkich zombie w pobliżu. Jestem w ogóle ciekaw, czy one się spawnują. Znaczy, spawnować się spawnują, bo w ustawieniach serwera można było to wpisać. Tyle amunicji do shotguna. Więcej niż w CS-ie. Teraz się czuję trochę jak Terminator. Mnóstwo bardzo potrzebnych rzeczy. Oczywiście... oczywiście bez pytania się nie wchodzi, jakbyście nie wiedzieli. Dziękuję za to, że mi poprzeszkadzaliście troszkę. Było miło. Czas sobie zrobić przerwę i coś zjeść. Na przykład, nie wiem, co jemy? Chicken? Chicken jemy, oczywiście. Podwójny chicken. I popijemy wodą gazowaną, która nie jest gazowana tak naprawdę. Te garaże się czymś od siebie różnią? Jestem ciekaw, gdzie ludzie znajdują wiertła. Gdzie? W mieście wiertła nie ma. Więcej scrap metalu. Niestety wiertło nie jest craftowanym itemem i nie będziemy mogli go sami zrobić. No cóż, no to będę musiał teraz wracać już do mojej bazy, bo nie chcę kolejne nocy spędzać nic nie robiąc, właśnie w takim miejscu jak to. Mój pistolet już zresztą jest trochę zużyty. Sprawdziliśmy już chyba wszystkie garaże w pobliżu. No dobra, nie wszystkie, ale większość. Dostałem już tyle amunicji, tyle papieru, no dobra, papieru aż tyle nie znowu, ale tyle amunicji i tyle broni, że... to jest niemożliwe, że nie mogę znaleźć wiertła. Durnego, małego wiertła. Ciekawe jestem, jak jest z naprawą broni. Short metal pipe. Jestem ciekaw, czy da się to samemu wytworzyć, bo widziałem, że jest to potrzebne do stworzenia jakiegoś materiału budowlanego. Teraz nie pytam jego nazwy, bo nie przyjrzałem się zbytnio. Dobra, dawać mi żarcie. Karma dla kota, oczywiście, mile widziana. Jak zwykle wszystko jest mile widziane w moim brzuchu. O, jest scham. Jest scham, a scham wywalimy za to książki, które będą potrzebne też do zrobienia naszego ogniska. Cooking pad. No to już wiecie, do czego będzie ognisko potrzebne. I chyba możemy się zbierać, jest już 14. Byliśmy tutaj od rana praktycznie. Chciałem sprawdzić, czy ten budynek się rozwali, jeżeli... Ej, co to jest? To jest jakieś wzmocnienie? Nic się nie zniszczyło? Painted wood? Co się do czegoś może przydać? Myślę, że... wszystko się do czegoś przyda. Rok 01.
Mamy Rock Alone i Rock 01, na co chodzi? No może użyjemy do tego bardziej przydatnego narzędzia, którym jest łopata. Znaczy łopata. Łopaty nie umiem sobie tworzyć. Którym jest właśnie... siekiera. Tak, to się na to urządzenie z krwią na ostrzu to jest siekiera. Jakby ktoś nie wiedział. A tu też mogę sobie pozbierać. Nie chce mi się tego wytwarzać, więc to pozbieram. MTK nie będzie mi potrzebne, bo już mamy dużo gówna. Zresztą to nawet w moim bunkrze jest coś trochę tego. Nie wiem, dlaczego mi ten płot będzie potrzebny, ale mój... O, udekoruję sobie nim ściany, żeby ich nie niszczyć. Czy nie mogę już tego płotu podnieść? Aha! Jest top i jest bot. Okej. Okay. Halo? Jest tu ktoś? Nikogo nie ma? To ja wbijam do kuchni w takim razie. Zobaczcie, czy jest takie siedzonko. Te budynki się praktycznie niczym nie różnią. I trudno się połapać, czy ja już tutaj byłem, czy jeszcze tutaj nie było. Dobra, no to spadamy z powrotem do mojego bunkru. Nie będę was męczył ponownie podróżą, bo już znacie drogę do mojego bunkru na pamięć. Jeżeli gralibyśmy PvP, to byście wiedzieli, gdzie mnie znaleźć. Więc zobaczymy się tam. Ojej, szczur, serio? Jeszcze mi zwiał, jeszcze mi zwiał. Nie wierzę. Tak? Idź do zombie. Zombie bardzo lubią małe zwierzątka. Gdzie zwiałeś? Cip, cip, cip. Dobra, zwiał to zwiał. Nie będziemy się bawili z tym... kamper. Typowy snajper. Dobrze, idziemy do mojego bunkru. Jeżeli znajdę coś po drodze, to wam dam znać. Na razie nie będę was męczył podróżą. O, tutaj jesteśmy. Chciałem wam jeszcze dodatkowo pokazać pewną rzecz. Tutaj jest kościół, w którym już byłem. Nie ma tutaj nic ciekawego w nim, poza tym, że to jest po prostu sobie taki o kościół. I to jest taka fajna ciekawostka tego, co jest w pobliżu mojego bunkra, który jest gdzieś tam. Wypijemy sobie trochę, żeby szybciej biegać. I wiecie co? Postanowiłem sobie wykopać jeden grób. I bum, tralala, tam jest trumna. Nic nadzwyczajnego, prawda? Ale co ja w tej trumnie znajduję? Shotguna. Fajna sprawa, nie znaję sobie, idę sobie do trumny, patrzę, o, shotgun, jak miło. Czy panowie mogą mnie przeszkadzać, kiedy ja tutaj kopię trumnę? Oczywiście wiem, że to jest bardzo głupie, bo ja nie powinienem grzebać w czyimś... Na twoim domu, spadaj, gru, basie. Ameryka się będzie miała najgorzej, bo jeżeli tyle osób tam je w McDonaldzie... Oj, to ja nie chcę wiedzieć, co tam w Ameryce się dzieje, bo ja myślę, że jesteśmy chyba w Anglii. Chociaż nie, po kościółku myślę, że ciągle jesteśmy w USA. Chociaż takiej części, w której McDonald'ów chyba nie ma. Bo tam, gdzie są McDonald'y, to takie zombiaki powinny chodzić non-stop i... trudno będzie je zabijać. Co tu mamy? Na grobek z niego nic nie będzie. A co w trumnie było? Było coś? Tak, było, sprawdziłem. Tutaj shotguna wyjątkowo nie było. Wody święconej nie znalazłem, więc nie zabawimy się w... Jakiegoś, nie wiem, księdza złego, znaczy tego księdza zemsty, czy coś w tym stylu, bo nie ma jak. Jedzenia też nie znajdziemy, oczywiście plebanii w pobliżu nie ma, gdzie byłoby jedzenie. Księdzu Mateuszu jest plebania i co? I tam mogą sobie jeść, a my sobie nie zjemy tej w plebanii. Dobra, już jest 19, powinniśmy stąd spadać, więc zaraz się zobaczymy w moim bunkrze. Patrzcie, coś się tu zmieniło, ktoś tu był? Nie, na szczęście nikt, ale za niedługo prawdopodobnie za TV będzie ze mną grał. Tutaj macie beacon mały, który mi pozwoli ujrzeć, czy czasem w tym momencie jakaś horda zombie nie planuje się tutaj wedrzeć. Na szczęście hordy zombie nie wdzierają się nigdzie tak jak w Left 4 Deadzie, więc wszystko jest o wiele łatwiejsze niż się wydaje. Zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Tutaj na samym środku powstanie wielka wieża aż do nieba, do samego nieba powiedzmy. Dlatego, że przy samym niebie zombie się nie będą raczej spawnować i będą tam kompletnie bezpieczne i nie mają szans zniszczyć mojego podziemnego wejścia. Tutaj to jest takie niepotrzebne gówno. Tak sobie to porobiłem, bo mi się nudziło, kiedy tutaj zombie wokół mnie biegały, to mi się właśnie nudziło i sobie tutaj... jakby to powiedzieć... robiłem takie... dość... ciekawe eksperymenty z zombiakami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dziewięć, to potrzebuje 18.
18 wymieniamy za jajko, za bandaże wymieniamy. I wood spikes. Raz. I wood spikes wymieniam za kolejne te, które powinniśmy już zrobić. Pamiętajcie, że jak mamy zielony przycisk, to znaczy, że możemy to robić sobie już hurtowo. Popatrzmy sobie, czy tutaj czegoś nie trzeba wymienić. Raczej nie trzeba wymieniać tutaj nic. Możemy sobie spokojnie znowu tutaj mieszkać w mojej durnej dziupli, w której tak praktycznie dużo się nie zmieniło, poza tym, że wykopałem kawałek, jak już przez tekstury zauważyliście, jesteśmy już tutaj. Chcę tam wybudować właśnie podziemne wejście, bo chcę, żeby cała wieża była odgrodzona właśnie takimi stickami naostrzonymi i dodatkowymi minami, aby zombiaki już nawet przy najtrudniejszym poziomie trudności nie mogły się dostać do mojego budynku. Chociaż bóg z tą pochodnią jest bardzo interesujący. Jestem ciekaw, czy dałoby się na pochodni postawić jakikolwiek blok, bo jeżeli dałoby się postawić blok na pochodni, to... A pochodnie na pochodni się da postawić? Chyba nie. Nie, pochodni na pochodni nie postawimy, ale postawimy je bardzo blisko siebie. Bloku też chyba nie postawimy na pochodni. To nie Minecraft niestety. Jedyne co by się dało postawić to na... Chyba że, ale to będę testował już osobno, offline. Jeżeli dałoby się usunąć obok to wszystko, co to jest, te kamienie i tak dalej, czy by się udało postawić ten blok? Czy on by stał? Bo tak, to bym wtedy zbugował grę w jakiś fajny sposób. I byłoby nawet ciekawie, ale ja niestety kończę ten odcinek, bo już trochę czasu minęło. Zombiaki się nie chcą tutaj nigdzie pokazywać, widzicie? To jest to światło. Światła jednak nie ma. Teraz księżyc ładnie wschodzi, nie w tafli jeziora, tak jak ostatnio. Ale już mamy pierwszego gościa! Pierwszy gość, witamy cię. Jestem Disowski, to jest moja chata. Mam nadzieję, że on się spodobało. Za niedługo zrobimy sobie małe MTV Crips. Kiedy już tu wszystko będzie gotowe, bo na razie nie będziecie tam wchodzić, bo ja będę tutaj budował. Zobaczymy się w kolejnym dniu. Co dwa dni jest odcinek 7 Days, więc po zobaczenia kolejnym razem. Grał dla was Disowski. Ciao! Ciao!